Siemanko, siemanko, z tej strony Kasier, witam was w kolejnym odcinku Let's Play Rust. Jest to już drugi odcinek na Rust Legacy, czyli na starej wersji Rusta. Jak widzicie, tutaj wstawkę pewnie wstawiłem, że zginąłem. Taka niestety niefajna akcja była, no ale trudno. Zbudowałem już sobie domek, udało się, wszystko fajnie. Przepaliłem sobie metal, zrobiłem metalowe drzwi. Tutaj mamy woreczek, ukryte itemki, no i lecimy, tak. Przed sekundą był restart, próbowałem nagrać przed restartem, ale coś mi nie wyszło, więc lecimy. Wyłączam tu monitor, żeby mi się nie ten, żebym nie patrzył zbytnio w podgląd, tak jak prosiliście, to trochę rozprasza. No i lecimy. Tu przed chwilą kogoś słyszałem, mam nadzieję, że nie wyjdzie do gry. W miarę mi się powodzi, bo jeszcze mnie nikt nie zabił po tej akcji właśnie ze snajperką, którą widzieliście przed chwilą. Więc pójdziemy sobie teraz do Smalraton, aby prawdopodobnie zginąć. Zobaczymy, może uda się przetrwać, zdobyć jakieś ciekawe itemki, no i wrócić do domu. Oh fuck it. Spadam stąd, bo widzę, że mam sąsiadów. Nie brałem jakichś super ważnych rzeczy ze sobą, więc jak zginę, to nie ma co się martwić. Mam już domek, metalowe drzwi, więc nikt mi tam nie wejdzie. A więc lecimy. Chyba to jest klimacik, jak się teraz gra na tej starej wersji. To jest to, tutaj jest, są te emocje. A nie, to co na tej starej, znaczy na tej nowej jest. Już mi się plącze. Dobra, zbierzemy sobie trochę metalu tutaj. Co za dzieciaczek? What the fuck? LOL. Dobra, to było straszne. Okay. Nie mam pytań. Jezu. Wybiega Jerry'a, co to było w ogóle? Dobra, jeszcze raz tam pójdziemy. Teraz spróbuję coś, ja nie mam drewna nawet. Ja to odłożę to. Nie mam broni, muszę sobie broń stworzyć. Dopiero wtedy coś zacznę robić. Wydarzy, ja w ogóle zawał prawie dostałem. Dobra, polecimy teraz tam z samym Stone Hatchetem. Myślałem, że nie ma broni, ale jak go z łuku pięknie zdjąłem, to było mistrzowskie. Ups, dobra, nie straciłem HP. Ktoś tu mieszka, bo tak coś tutaj się drzwi wcześniej otworzyły. Nope. Czyli albo nie tutaj, o fuck, jak ja z tym zejdę. Dobra, jakoś tędy. Uuu, tam typki biegną. Coś tutaj dużo ludzi gra. Sam tutaj nie podołam. Biegnijcie sobie, biegnijcie. Skurczy syny. Zginąłem. Nieładnie, tak mnie zabijasz, no. No nieładnie, nieładnie. Dobra, na hardcora teraz do Smalraton pójdziemy. No, drewno jest drewno, dawaj. Po cichutku. Siedem,
7, 7. Jeszcze troszkę. Okej. Lecimy, lecimy, lecimy. Tam są czerwone zwierzątka. Więc pamiętam, że możemy sobie zdobyć receptury, jakby co. Okej, ale my pędzimy do Smallrat Town. Żeby tam nikogo tylko nie było. No jak uda mi się jakąś recepturę czy broń zdobyć ze Smallrat Town, to już będzie fajnie. I uda mi się przetrwać, bo z pistoletem to już będzie prosto. Tylko żeby mi jakiś taki szajbus jak tamten nie wybiegł. Żebym nie dostał zawału. Dobra, jest tu ktoś? O, fuck. Typo chyba ma broń nawet. Myślę, że to skrzynka. Już nie pamiętam, gdzie tutaj co było. Dobra, spróbuję go zabić i dopiero coś. No, fuck it. O, wow, wow, wow. A, to ten sam typ. Ojej. Coś mi nie wyszło z lekka. Ej! Ty camp kliknąłem chyba. Aha, co jakiś czas można dopiero. No trudno. Tutaj nie ma teleportów, ani nic takiego. O, idziemy sobie tutaj, ja wiem gdzie jestem. Więc spokojnie. No tu muszę z kimś grać, bo samemu nie ogarnę. Za dużo ludzi tu gra. Teraz jest 60 osób. A jest godzina 13, coś takiego. Typo. Dobra. No chodź tu. Ej, ziomek. Ajajajajajajaj. Jeszcze raz bym go hitnął. No nie, to jest przecież kamień. To jest 4 razy bym go musiał hitnąć. No trudno. O, dobrze. Jesteśmy w domeczku. Nie mam drewna w ogóle. Dobra, musimy tak lecieć. Co poradzić? Gdzie tu jest jakieś spokojniejsze miejsce? Tam jest Smallrat Town. Resource Valley może tam? Można spróbować. Nie no, muszę w tym Smallrat Town coś zdobyć. Albo kogoś ubić tam. Gdybym miał recepturę na kill-off, to już by było łatwiej, bo bym sobie za każdym razem kill-off tworzył. I na 2 hity miał gościa. Albo na shotguna, o. To by było mistrzowskie. Już nie wiem, czy wstawić wam takie cały let's play i tak dalej, czy tylko wycięte akcje najlepsze. Musicie sami zdecydować, bo ja nie mam pojęcia. Możecie mi podpowiedzieć. O, tutaj ten czubek mieszka. I biegnie nawet tam. Dobra, spróbuję go zciachać, chociaż on ma kill-off. Ja mam kamyka. Był taki fajny sposób, tak się biegało na kuckę. Nikt cię wtedy trafić nie mógł. I było o wiele łatwiej. A z tej strony go nie wezmę. To może z tej. On się tak zbudował, że co sekundę może sobie do tego Smallrat Town biegać. Nie zostaw, nie zostaw, nie zostaw. Ojej, no jest skurczybyk. Już
już ma pistolecik, więc będzie koksił teraz, gdzie się pojawia, gdzieś w dupie. No fajnie. No i jakiś ziomek. Może coś masz? 3, 4, 5 razy, Jezus Maria. Ja nic nie miałeś takiego. Fajnie. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Gdzie jestem? Smalerato? Miło. Okej. Dobra, będę go tutaj denerwował. O, kogoś tam gonią wilczki. Przeszkodzę mu. Jo. Zapomniałem, że tutaj ludzie są bardziej friendly niż na wersji eksperymentalnej. O, jest mój ten. Dobra, może coś tu znajdziemy? Nic. Też nic. O, są itemki. Okej, antyradiacyjny. I tyle. Spadam stąd, trzeba jakiś łuk zrobić, czy coś, a do tego mi potrzebne drewno. No, skórę mam tam w domku. No, jak mi przykro. Dobra, drewno jakieś. Pamiętam, że tam czasami się pojawiało. I to nawet sporo tego drewna, więc pobiegniemy tam, chyba że mi się strony pomyliły, czekajcie. No oczywiście, żeby się strony pomyliły. Chodziło mi o tamto. No trudno. Niedźwiedź na budynku? Serio? Okej. Brak pytań. Sobie stoi, a co? Nie widzę go. A spadł, okej. Okay. Dobra, idziemy sobie dalej. Wszystko po kolei będę zbierał. To jest ten domek tego szaleńca. Może jeszcze nie ma go w domu. Coś biegnie, to nie będę się tam zbliżał. Tu mamy dwa kamyczki, ale mi drewno potrzebne. Ludzie, drewno. Pójdziemy na resource wallej na sekundę może. Nikt mnie tam nie dopadnie. Zdobyć możemy dużo rzeczy. Uuu, tam dwóch typów biegnie. Powinienem się bać, że tam mieszkam. Chyba tak. Pobiegniemy tędy. Będzie bezpieczniej. Za tym dużym domem są czerwone zwierzaki, ja tam zawsze mieszkałem. I mogą być jakieś materiały do budowy. Drewno. Dobra, biegniemy. Jakbym miał łuk, to już bym sobie receptory zdobywał. A tak to nie ma. O, jest drewno. Jak miło. Super, aśnie.
Cyk, to się pięknie gra, jak nie ma lagów. Naprawdę. Porównując do wersji Experimental, to tam to było tak, czyli po 10 FPS-ów nagle. Normalnie z tydzień temu nagrywałem, miałem po 60 FPS-ów więcej nawet na full detalach. Teraz na najmniejszych ustawieniach mam po 30 FPS-ów przy nagrywaniu. Porażka. To nagrywam w HD, a nie w full HD. Zapiszmy sobie to wszystko, żeby było na zapas. Okej, to też się przyda. Ile tam drewna mam? 78, dobra, to starczy na łuk bez problemu. To nawet teraz mogę zacząć tworzyć chyba. Chyba. Tak. Dobrze. Nie będę mógł się ruszać, więc sobie z drzewka trochę pozbieramy drewna. Ja już mogę się ruszać, dobra. To tutaj, tego nie potrzebuję. Tu. I strzały. No, na razie 5,24 sekundy, dobra. Trzeba opracować jakiś plan. Tam pójdziemy zebrać sobie receptory ze zwierzątek i jakieś itemki z czerwonych tworów. Trzeba coś zjeść, jak widzę. Zrobimy sobie za chwilę ognisko. Okej, tu już nic nie ma. Albo z nich wypadnie coś pewnie. Zlecimy na te stwory. Najstraszniejsze stwory na świecie. Raz. Drugi. No, zmienia się dobrze. Raz. Dwa. W niej jest trudno trafić zawsze. Dobra, i zbieramy. Co my tu mamy? Papieru nie chcę. I klowfik, no dobra. O, potrzebne rzeczy. Zawsze coś. O, receptura silencer, super. Lubię silencera. Wycisza te strzały, no ale... Jest też niby mniejszy zasięg strzału. Ale zawsze go wolałem wziąć. Zawsze ciszej się strzelało. Jakoś tak fajnie. Ja moim zdaniem mniejszy rozrzut ma silencer. Znaczy broń z silencerem, a tak. Co my tu mamy? 44. No jeszcze przydałoby się tam pójść. Coś zatłuc po drugiej stronie na Resource Wally. Czym tutaj przejdziemy? Tak, tu jest przejście, okej. Ale na tej polance zawsze się coś dzieje, więc ja się boję. Tak już się uzbroiłem w łuk. Tam jest też dużo zwierząt, zawsze. O, tutaj. I mnóstwo domów. Pewnie pamiętacie z pierwszych odcinków. Zapewne. Tu kogoś spotkam na 90%. Trzeba mieć niezłego farta, żeby nie spotkać typa. Pójdziemy sobie tu bardziej skałami. Na razie nikogo nie widzę, co jest dobrą oznaką dla mnie. Ale jest dużo surowców, z tego co widzę. Tutaj będę się przy skale bardziej trzymał. To mnie nie wychwycą tak szybko. Ale już widzicie, surowców jest od cholery. Wstawię tylko szybko campfire'a. Spadł ten głód strasznie. Dobra, campfire. Tam gdzieś w krzakach. Grass, frost. Tak. Grass.
Kropka falsy. Nie, gras. Nie pamiętam. Nie, dobra, nie pamiętam, jak się trapy wyłączało. Trudno. Split, split, trzy mięska, trzy mięska. Split, trzy mięska, split, split, tu tutaj, tu tutaj. I to tu. Dobra, niech się przypala. Jeszcze trochę tego głodu mam. Wytrzymałości głodu, nie wiem, jak to nazwać, serio. Zdążę jeszcze to zebrać, zanim się upiecze mięsko. Oh fuck, typo. Fuck it, fuck it, fuck it. Chyba padł. Z tego co widzę, ale nie widzę go w ogóle. Oh fuck it! No nie, no nie wiesz. Serio, wilk mnie zabił? A gdzie tam ten typ? Bo coś tam słyszałem, tu panie jakieś. Ja pierdzielę, dobra, biegnę tam szybko, może jeszcze moje itemki będą leżały. Ten typ dobiegnie drugi, albo mieszka gdzieś w ogóle daleko. No, ale my sobie skończymy tutaj odcineczek. Nie był on zbyt długi chyba. Nie wiem nawet. Kolejny odcinek już będzie z kimś. Zobaczycie, nie będę sam już tu biegał. Uda mi się kogoś zwerbować, może Greg Solta, może X-Guarda. Może kogoś w ogóle innego. No, zobaczymy jak to będzie. Ja teraz spróbuję zdobyć te itemki swoje. Jak coś będzie ciekawego, to nagram, a jak nie, no to... Widzimy się w kolejnym odcinku już. Więc siemaneczko!